Hej, witam serdecznie, zapraszam na kolejny film z serii Zagrajmy w Velex. Jesteśmy już w Ksakorze, tym razem tutaj od strony wschodniej. Ruszamy do przedostatniego już konwertera, który mamy w tym miejscu. Musimy tą przełęczą sobie przejść jeszcze. No i też jak widzicie, zakupiłem sobie trzy mikstury uzdrawiające u Aldrika w Edanie, dokładnie w Goliet. I zużyłem jeszcze jeden eliksir, który nazywa eliksir eleksowy. I mamy teraz więcej punktów atrybutów, więc jeden punkcik w siłę idzie. Zostało jeszcze 7, żebym mógł zmienić broń. No i zaraz będę miał też poziom kolejny, więc jeszcze jeden punkt sobie damy. Mam nadzieję, że ten tutaj mutant nas nie zauważy, bo walka z nim naprawdę byłaby... mam przerąbane. Byłaby bardzo trudna. Ogólnie okazało się, że znam receptury na wytwarzanie eliksirów i tak dalej. Nauczyłem się tylko tego wdrożyć w życie. Otóż brakuje mi statystyki, która nazywa się chemia i polega na właśnie wytwarzaniu przedmiotów. No i w ogóle jakby było za głośno, to proszę o info na czacie, nie? Też, bo to na streamie nagrywam, bo nie będę gdzie mnie w poniedziałek i nie miałbym kiedy tych odcinków nagrać. Także dwa odcinki będą takimi live'owymi odcinkami. Nagrę na nimi na żywo w ramach streamów. Jakby ktoś był zainteresowany streamami, to też link macie w opisie, no oczywiście. Dobra, czy ja to otworzę? To jest zamknięte, ale podejrzewam, że bylibyśmy w stanie się dostać do środka. Nie teraz. Tylko nie teraz, nie podczas ataku. Dobra, ale oni mi raczej dadzą spokój za chwilę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale muzyka, kurde. Walka w Ksakorze. Cały nasz świat Dobra, może stać się uspokoiło się. Na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. Jeżeli chodzi o Kaję, to przypomnę, że ostatnio Jax wyszedł z strefy przyjaźni na wyższy level. Oho! Czy oni mnie widzą? No na pewno. Aha! Kurde! Ten dziób skąd się tu wziął? I dopiero zauważyłem, że ona bez butów biega, nie? Po śniegu. Nieźle. No, i brakuje mi właśnie umiejętności chemii, bo nie dokończyłem. Plus nie wiem, w jakim miejscu te eliksiry bym mógł wytwarzać, bo kojarzę, że były jakieś takie stoły alchemiczne, ale nie pamiętam dokładnie, w których miejscach one się znajdowały, bo nie były mi potrzebne, więc... To, że były, to widziałem, ale nie zwracam uwagi dokładnie gdzie są, nie? Jakoś nie zapamiętywałem tych miejscówek. Dobrze. Co to jest w ogóle tytułowy Elex? Wiesz co, jest to substancja, która do końca... Znaczy pojawiła się na planecie wraz z przybyciem komety. I w zasadzie czym on jest dokładnie, to się odkrywa w trakcie rozgrywki. Dowiadujemy się, będzie spoiler, ale dla osób oglądających serię nie, że Elex prawdopodobnie ma świadomość, jakby to była żywa istota też w pewnym stopniu. I potrafi wpływać, jeżeli go się zażywa, na ludzi i zmieniać ich. Na przykład no, tracą oni emocje i tak dalej, nie? Generalnie ma silny wpływ na ludzi, jako taka używka po prostu. Więc tak w dużym skrócie można powiedzieć, czym jest Elex. Dobra, chodźmy w tamtą stronę do konwertera. Jesteśmy już bardzo blisko. A Elexit to pełni rolę waluty. Są takie kryształki po prostu. Tak, no ona akurat ma... Ta, Kaja ma umiejętność... jakby, nie wiem, łączenia się z tym Elexem w jakiś sposób. Są takiego rodzaju jakby złoża Elexu na planecie, na Magellanie, do których możemy podejść z Kają, ją tam eskortować, bo po drodze są jakieś stwory właśnie często. I wtedy ona może jakby porozmawiać z nim, czy poznać jakąś część historii. Jakoś poznajemy dzięki tym misjom właśnie to, czym jest Elex po prostu. Oho. Oj, mnie przyuważyli. Zajmiesz się tym? No dobra. Okej, to ja może się najem w tym czasie. Czy tędy wejdziemy? Nie, znając życie, wejście do tego konwertera będzie z drugiej strony zupełnie. Kurde, przecież te... Niedobrze. Oj. Powiedziałeś, że się tym zajmiesz, a teraz, że niedobrze?
I z jakim rzuciło. Siema. Robocie bojowy. I to mi się właśnie podoba, nie? Że gość nawet nie jest w stanie wstać. O, proszę bardzo. Dziękuję za pomoc. Mogło być kiepsko. Chyba wiesz, że cię kocham. Tak. Dziwnie to brzmi, ale jak się okazuje, Alp jest jedyną osobą na świecie, która... Chyba mocno w głowę dostała. Zrozumieć. Nie wiem, co jest bardziej nieprawdopodobne. To, czy te rewelacje na temat Alexu. Jak się czujesz? Życie jest piękne. Lubię tu być z tobą. No, romantyczny wypad, nie? Do Xakoru. Walka z albami, mechami bojowymi. Idealny czas na wyznanie, no. No była oszołomiona, okej. Okay. Także może nie wiedziała do końca, w jakim miejscu się znajdujemy i co tu się dzieje. Tak się zastanawiam, gdzie tu będzie to cholerne wejście. Konwertera. Zawsze możemy oczywiście górą wlecieć, nie? Tak tylko patrzę, czy tutaj nie będzie tych mechów bojowych więcej, ale chyba nie. Okej. Okay. Trochę nie trafiłem. Zróbmy to! Wow. Weź, nie umieraj znowu. Dobra, ten zginął. Pięknie. Ona naprawdę robi super obrażenia tą magią. Większy niż ja w zasadzie tym mataczem ognia. Tam jeszcze ostatni zostaje. Au. Mi się nie podoba. Kiedy mam ten miotacz ognia, to nie jestem w stanie rolować ani latać, także to jest duże utrudnienie. Ale coś za coś, dziękuję za pomoc. No bo bez niej byłoby kiepsko tutaj w ogóle, to trzeba przyznać. O. Tak nie używają związku wspólnicznym mechu. Dokładnie, nie jakieś tam kurde wyjście do kina, restauracji czy cokolwiek. Tylko kurde do Xakoru trzeba lecieć od razu, nie? Mechy bojowe rozwalać i tyle. Dobra. Jeszcze jeden zostaje na naszej drodze. I tam jest chyba wejście do konwertera, tak mi się zdaje w ogóle. Tak to wyglądało przynajmniej. Box jak w Dark Souls 2. No, bo powiedzmy, że bardzo porównywalne. Trzymajcie się blisko! Walczcie razem! Olo, nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Dobra, pięknie. Ile mam amunicji do tego miotacza ognia jeszcze? 138 strzałów, okej. Okay. Co to jest? Wolę tu nie podchodzić. Aha, dobra. Wydobywają złoże Alexu. To musimy wyłączyć. Dobra. Muszę odnaleźć wejście po prostu do tej budowli. Czemu ja mam wrażenie, że wejście jest tutaj? E4300, co? To jakieś chyba mocniejsze coś będzie. Albo... nie wiem, jest jakiś błąd w tłumaczeniu. I to jest nazwa modelu. Nie wiem, zobaczymy. Nie, to nie jest błąd, to jest coś innego. No będziemy walczyć razem i razem chyba zginiemy, patrząc na to, ile... Aha. To nie wiem, co się stało. Nie, to jest zwykły robot bojowy. To nie ogarniam, o co chodzi z tą nazwą. Tylko ostatnim go trafiliśmy, no trochę słabo. Jaki roll! Któż by się spodziewał? Jakiej zwinności po nich. To jest Terminator pewnie. Nie, na szczęście to było takie samo jak to wszystko chyba. Albo minimalnie, tak po ciupinkę silniejsze. Dobra, czy mamy coś do jedzenia jeszcze, żeby sobie to życie zregenerować? Mamy smażone mięso, to zjemy sobie wszystko. Mam surowe mięso, czemu nie mogłem tego przerobić wcześniej, nie wiem. Nieważne. Prowiantu w ogóle już prawie nie mam, także trochę przypał. No i nadal nie widzę wejścia tego konwertera. Serio, gro? Gdzie tu może być wejście? Wydawało mi się, że z tej strony będzie, ale nie ma. Widzę na to, że wybije wszystkie skupiska albów, a i tak nie znajdziemy wejścia do środka, nie? No nie. Nie potrzebowałem akurat. Jeszcze dron latający. O,
Ten też zaraz spali się. Chyba. Ona bardzo dobrze tankuje, nie? To muszę przyznać. O, świetnie. Obu oberwało. Kurde. No to jest akurat... Ta misja z tymi konwerterami to jest takie typowe wybijanie po prostu, nie? Bo to jest nasz cel. Mamy się przebić, wyłączyć mam i wyjść stąd. Mam złe przeczucie co do tego miejsca. Ej, no ciekawe dlaczego masz to przeczucie. Czyżby może dlatego, że jest tutaj armia cała albów i ich robotów bojowych? Nie, na pewno nie o to chodzi. To twoja intuicja na pewno. Śniały chleb, super. Duży liść leczniczy. 0 plus 18. No mało. Dobra, miksturę wypiję. Mało co dała, nie? Ta miksturka. Kolejny mech bojowy przede mną. No nie wytrzymam za chwilę. Dobra, spróbuję przebiec i znaleźć jakieś wejście do konwertera, bo to już naprawdę nie podoba mi się. Wiem, że tutaj będzie wejście. Bo jest tego najwięcej. Wiedziałem, że tutaj będzie. Najlepsze jest to, że wystarczy sobie wylecieć, przełączyć i ona się teleportuje, nie? I jesteśmy na górze. Nie, mamy spokój. Tyle, że tutaj na górze będą kolejni. To się wyleczę. I lecimy dalej. Co się dzieje? Bo u góry też ich paru będzie. Ona tak wyskoczyła przez to. Pole ochronne, spoko. Mięcie mocą i co jeszcze? Raport z testowania systemu. Zobaczmy. Tu jest. Rozpoczęcie testów nowych robotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Rozmieszczenie prototypu, wywołanie z... Okay. Nic istotnego chyba. Alex any percent speedrun. No coś w tym stylu. Ej dobra, tu jest tylko dwóch. Tylko pytanie kto tutaj będzie, bo może być dowódca albów i będą przerąbane. A mogą być zwykłe roboty bojowe. Raczej sobie z nimi bez problemu poradzę. Oj. To jednak nie jest błąd, tylko to jest chyba jakaś inna odmiana tych robotów bojowych. Z tym, że wyglądają tak samo i są tak samo łatwe do zabicia, nie? I gdzie jest Kaja? I dzięki za pomoc, wiesz? Jak trzeba było, to się potrafiła teleportować. Idealnie. A teraz nie pomaga za bardzo. Nowy poziom, super. Szkoda, że nowy poziom nie leczy na maksa, jak w niektórych grach. Cześć Magik, witaj. Znaczy, po Eleksie będzie Anepik jeszcze, no? No, spłoniesz, czy nie? Dobra, dobijemy go tak. Pięknie. Dobra, zobaczmy co w nich jest. Eleksit, bardzo mało w ogóle tego Eleksitu, z ludzi jest znacznie więcej. Dlatego nie lubię z tymi robotami walczyć, bo no, mało co z nich jest, tak? Generalnie wychodzimy stratni, bo... Nawet się amunicja z reguły nie zwraca po prostu. Czy to będzie hakowanie? Możliwe. Chyba się do tego nie nadaje. Nie udało się. Chyba się do tego nie nadaje. Za wysoki ten poziom skomplikowania. I wraz masz na myśli The Hunt, czy jaką grę? Bo powiem szczerze, że tak staram się zwracać uwagę na czat, ale wszystkiego nie czytam teraz zupełnie, bo... Jednak się skupiam na samym Eleksie. Mocno. Że w tej sytuacji, kiedy nagrywam, to nie nadrabiam czatów tak, jak bym chciał i jak to robię zazwyczaj. O, no dokładnie. No fajnie to wygląda w sumie. Bardzo fajnie. Ja tam pooglądałem tej gierki. W 15 minut uporaliśmy się z tym. Nieźle.
Ale wniosek jest taki. Kolejny konwerter przebiegam, bo mi nie starczy przedmiotów do leczenia. Po prostu. O kurde. Dobra, są tylko roboty bojowe. Nie żadni dowódcy. Wow. No co? Dziękuję. Ej, ona ma problem. Dobra, pomogłem jej już wystarczająco chyba. Fu. No. Trochę oberwał od tego, dobra. Jeszcze trochę zostało tych kul. Mam nadzieję, że tu już nic więcej na mojej drodze nie będzie. Powinniśmy iść, to niebezpieczne miejsce. Powinniśmy, ale tutaj są teraz najfajniejsze właśnie rzeczy w tych konwerterach, czyli skarby, które na nas czekają. Pilot do drona, dobra. Dużo tego, ale to nadal nie jest ten punkt, gdzie są te najfajniejsze fanty. Znaczy, Aldrich sprzedaje mikstury. Tylko w sumie pytanie, czy mi się opłaca je kupować, bo ja bym potrzebował ich naprawdę dużo. Mógłbym sobie je wytworzyć jeszcze, tylko że musiał się chemii nauczyć specjalnie, no. O Boże, tu jest koleś. Pierwszy raz chyba na górze jest jakiś gość. Dobra, jesteś mój. Nie, no spadły jeszcze, nie będę miał... No dobra, i temu z niego. Chciałem tylko powiedzieć, tylko żebyś na koniec mi nie spadł, no i zleciał. Pchnięcie mocą, silny eliksir uzdrawiający, to już drugi. Eleks po prostu, dobra, sobie zbierzemy wszystko. Napój eleksowy. Pociski radioaktywne, bryłka złota. Eleks, silny napój eleksowy. Pocisk. Zróbmy tak. Napój eleksowy. Punkty atrybutów plus 2. 13 punktów atrybutów mam, czyli na 75 poziom siły wskakujemy. Tylko 5 punktów mi brakuje do tego, aby móc korzystać z nowej broni. Oczywiście jeszcze jest sprawa taka, że mogę sobie te mikstury po prostu wytworzyć lub kupić, nie? I punkty atrybutów zdobyć. To też jest jakaś myśl. No dobra, tak czy siak, ja myślę, że tutaj jeszcze może by coś było do podniesienia, czy nie? No też czasami tak bywało. Ale chyba tu nic nie będzie. Dobra, aż tak kompleksowo nie będę tego sprawdzał, bo powiem szczerze, że nawet nie chcę. Oznaczymy sobie teraz ostatnie miejsce. Tutaj jest ostatni konwerter. Będę musiał się przenieść w to miejsce i trochę przejść. Ale najpierw chciałbym pójść jeszcze do Goliath. Czy może nie do Goliath. Do fortu po prostu. Żeby się przespać. Śpiworze. Na ziemi, tak po prostu. Przy wejściu. No i po prostu się zregenerujemy przed tą wyprawą kolejną. No i tam postaram się już to przebiec w miarę szybko i sprawnie. I zobaczymy, co z tego będzie. Temu poidziesz po tą broń, nie wydaje się zbyt mocno na... Nie rozumiem. Poidziesz po tą broń. O co chodzi? Śpimy do rana. Ten sforonor dedyki wprowadzony, co prawda, nadal został. Wielki event, masa poprawek balansu, panie, nowy tryb i drugi tryb zapowiedziany. Tu nic się nie dzieje na temacie. Czekałem, aż te dedyki wejdą. Kiedy one weszły dokładnie? Bo wiem, że ktoś mi pisał, że mają wprowadzić, czy coś, ale nie wiedziałem dokładnie kiedy już. Ale nie, bo po prostu nie zrozumiałem. Demo, poidziesz po tą broń. To tak... Gramatycznie nie ogarniałem sensu tego zdania zupełnie. No pod to daję. 75 obrażeń ma, czego moja obecna broń to jest... Przekonywacz, co ma 40 obrażeń. Ta ma prawie dwa razy tyle. Plus, przekonywacz jest ulepszony na plus 1, a ta nie jest ulepszona, więc będzie jeszcze potężniejsza. Główny przełącznik konwertera. Dobra.
15. A, no to trzeba będzie zagrać, kurde. Trzeba będzie pocisnąć ten For Honor. Dobrze, że mówisz. W przyszłym tygodniu na pewno coś będzie się działo w temacie. No dzisiaj już nie, bo temat dałem, jakby i ustaliliśmy wszystko, co gramy. Ale w przyszłym tygodniu koniecznie. A tak z obserwacji, jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda, czy powrócili też nowi gracze przez to do tej gry jakoś. Czy jak wejdę, to mnie wszyscy będą klepać, bo będą jakimiś masterami, co grali przez cały czas, nie? Tę broń da się w ogóle ulepszyć? Nie wiem, bo jej nie ulepszałem jeszcze, nie próbowałem. Lepiej jak najszybciej się stąd wydostać. Natomiast spieszmy się. Jeżeli broń wymaga aż tyle ode mnie siły i ma 75 obrażeń, to jest i tak prawie dwa razy tyle, co moja obecna. To będzie dobra. To super, super. Ja pamiętam, że miałem taki też moment, że próbowałem powrócić i jak weszliśmy na 2x2 na przykład, bo 4x4 oczywiście nie znajdowało wtedy przez te serwery, to był ogromny problem, nie? Bo wszyscy tak cisnęli. Nie było tak jak po premierze, że można było coś tam powygrywać, tylko po prostu wszystko się do zera praktycznie przegrywało, nie? Bo były już takie koksy w tym For Honor wtedy. Ale to fajnie, że coś tam się poprawiło. Ty każdą grę musisz za pierwszym razem skończyć z wielkim mieczem. No, czemu nie? Czemu nie? Ale coś w tym jest, że tak to z reguły się kończy. No ty chyba żartujesz sobie, co? O. Takie krótkie było. No i co, ona nie przejdzie przez to? No dobra. Mamy konwerter. I mamy miliard albów przede mną. To robimy speedruna przez nich, no nic innego mi nie pozostaje, słuchajcie. Ja zawsze uważam. Kurde, zaraz zamarznę. No fajnie, czekaj sobie tam z tymi albami, pogadaj sobie z nimi, no. No to niezły speedrun, ale jaki skuteczny. Mam nadzieję, że ten brud się za chwilę skończy tutaj. O, podobnie. To nie jest konwerter, to tylko jakaś mała baza była. W konwerterze to dopiero będą jaja. O, a to jest szybko. Dobra, jak daleko jesteśmy? No, tego prawie nawet na mapie nie było widać, tego punktu, gdzie było ich tak dużo. Dobra. Tutaj jeszcze damy. I lecimy. No tak, tam wcześniej też od tej rury, ale myślałem, że jak będę po niej biegł, to nic się nie stanie, że po prostu mróz będzie tam, gdzie jest ten wywiew jakby, może jakiegoś, nie wiem, zimnego powietrza mroźnego czy coś z tego. Bo tam tak było, nie? Że było zakończenie tej rury i tylko na tym etapie było, tak jak przechodziłem drogą. Myślałem, że jak po niej pobiegnę, to nic się nie stanie wtedy. Oho! No to się zaczyna. Ej, widzę wejście chyba. Au. Proszę, żeby to było wejście. Tak, to jest wejście. Roluj! I jedź! Okej? Okay. Ła! Skąd? Kurde! Do góry! Jedziemy! Co ty mnie atakujesz? Ej, zabiła go. Dobra. Zostawiliśmy armię na dole. Dobrze, że oni są na tyle rozwinięci, że potrafią takie coś wybudować, ale że nie potrafią skorzystać już z tej windy, nie? Alp żołnierz, no to będą mi trochę więcej eleksów zostawiali. Bo to ludzie, zobaczmy. No, 72, a tamte roboty dawały 15, nie? Czy coś takiego. Także trochę słabo było. Patrzcie, co jest przede mną na mapie jeszcze, co mnie tutaj czeka. Zresztą tego jest cała masa. Dobra, wyleczmy się. Jest mały eliksir, także malutko i tak, no właśnie, prawie nieodczuwalne to było.
Dron jest na dwa strzały. Kurde. Oj. No ja uważam cały czas. Dobra, wyleczę się. Oh shit! Cię trafiłem go tak idealnie. Tak o to mi właśnie chodzi zazwyczaj. Jak sam siebie trafiam tym miotaczem ognia, to o to mi chodzi, żeby trafić kogoś tak, jakby za plecy, nie? W niego. Dobra. Bierzmy wszystko. I to wszystko, wszystko na tym piętrze z przeciwników. Jak mi się zdaje. Jeszcze wyżej musimy wjechać, ale zobaczę, czy mogę zhakować. Mogę. Dobra. Więc tak, 784520 mamy. Coś musi być mniejsze od czegoś, to też musi być mniejsze od czegoś, ale to musi być większe od czegoś. Czyli na przykład możemy sobie dać czwórkę, piątkę, już tu biega, ósemkę, siódemkę, zobaczmy. I aż trzy cyfry trafiłem, tylko że są w innych miejscach, innej kolejności. Ósemki nie ma w ogóle. Więc tak, może tutaj być na przykład tak, że jest 2, 4, 7, 5. Trafiłem 3, czyli po prostu na początku jest 0 i zhakowałem, dobry jestem, okej. Okay. No. Kurde, otworzyłem to sobie i chciałem zamknąć, świetnie, nie? Duża torba Lexitu, 50 Lexitu, nieźle. Naprawdę ładnie. Idzie. To zbieractwo tutaj. I to tyle, no okej, okay, no. Alexi tu trochę było. Wróć do maty. Nie! Bardzo. Ze mną! Chodź za mną. Dobra. Dobrze, ona nie zniknęła od razu, bo to by był przypał dopiero. Że bez niej byśmy tutaj zginęli. Nie byłoby szans na przeżycie. I lecimy do góry. Tak, to była taka skomplikowana zagadka logiczna. Możesz na mnie liczyć! No, to fajnie. I tu jest więcej? Co mi się zdaje? Tak, ktoś tam strzela jeszcze. Ja go na mapie nie widzę. A, to jest dron. A, tam dron. O, już rozwalony. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jeszcze jeden? Uważaj! Pięknie. Sprzątający bot. Nie popuszczę. Gin! Źle posprzątał. Dobra, jeszcze tutaj tego zlutuję. Aha, zrobiłem. Okej. Okay. No i chociaż wszystkie konwertery w jednym odcinku sobie ogarnęliśmy. Bo już ten mamy na wyciągnięcie palca. Jeszcze tylko sobie otworzymy to. O Boże, to będzie trudniejsze trochę. Jak w Rizenie jest, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Od szóstego trzeba zacząć, jakby co? Dobra. A, ja wiedziałem, że to będzie złe. No, nie tak. Nie tak. Dobra, i co teraz? Prawo? Nie. No. Hej. Nie, to nie był ten. To od którego ty miałem zaczynać? Tak zrobiłem, kurde! Cię mylą. Dobra. Co obstawiacie, lewo czy prawo? Lewo czy prawo, jak myślicie? Dobra, postawię to. Teraz, lewo czy prawo? Teraz dopiero to będzie pytanie. Nie. Ja nie mogę. No nie mogło się poszczęścić, nie? Nie. Okej, okay. Jak to leciało tutaj? Teraz kolejny wytrych rozwali mi się.
końcu. A pewnie... Łatwizna, no. Pewnie jakiś syf będzie. 10 eliksirów uzdrawiających. Ja pierniczę, dobrze, że się z tym męczyłem. Bierzemy wszystko. Eliksir uzdrawiający razy 10. Najlepszy skarb na świecie, nie? W tej sytuacji, jaki jestem. Punkt umiejętności 1, dobra. To możemy polewelować chyba? Nie, nie możemy. Eliksir uzdrawiający... Dobra. Trzy i pół tysiąca. No to ich trochę załatwiliśmy. Co z tego, że albowie są dookoła, więc mogą wejść na górę i po prostu sobie włączyć ten konwerter z powrotem. Bo my tego nie niszczymy, tylko wciskamy guzik, żeby się wyłączyło. Chociaż, no skoro oni nie potrafią z windy korzystać, no to wiecie, o Boże, miałem. Na górę, na górę. No, jaka straszna muzyka. Ej, bo tutaj jeszcze miałem wyjść sobie, znaczy, chciałem wyjść sobie, żeby te skarby zebrać, bo zawsze w konwerterach są jakieś fajne fanty. Czy mnie to zaatakuje? Nie. Nie wiem, o co chodziło. Może na górze są, mnie jakoś wykryli. To jest tylko bot sprzątający. Był. Klerycki, o dziwo. Możliwe, że klerycy dorobili się eksportując albo boty sprzątające. Czy coś. Lore. Tak było. Dobra, tutaj chodźmy. Ale mocny zapas, potężny zapas energii umysłu. Posłuchajmy. Puśćcie mnie, skurwysyny! Oj. Go. Nie może się ruszyć. RIP monetyzacja. Włączali do maszyny. Pierdol się! Pierdol się! Teraz na pewno. Zatrzymajcie to! Gotowe. Uruchomić zaciski. Dobrze, rozpoczynamy fazę pierwszą. Będzie piekło. Wkrótce się przekonamy, czy działa. Długoterminowe przetrwanie w kosmosie jest możliwe. Nie! Nie! Okej. No, za dużo to się nie dowiedzieliśmy z tego. Jedynie, żeby jakieś eksperymenty prowadzą. Także w zasadzie zrobiliśmy tutaj wszystko. Dawne zobowiązania. Do Toralda będziemy musieli pójść, ale pogadamy sobie z nim w przyszłym odcinku już. Także na razie byśmy sobie tutaj zakończyli. O Jezu. Powinienem odpoczynek zrobić jeszcze. Dobra, 5 punktów doświadczenia. Słuchajcie, rozumiecie, że lepiej jest rozwalać bota, który sprzątającego, bo da wam 10 expa, a bomblos, wiesz, który atakuje i może was zabić, daje 5 expa. I ktoś mi powie, że w Eleksie wszystko jest dobrze, jeżeli chodzi o balans doświadczenia na przeciwników, nie? Ktoś sobie losowo chyba w pliku TXT, kurde, wpisywał czy coś, nie? Naprawdę. Dobra, tak czy inaczej to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, zapraszam do oceny i zapraszam jutro na kolejny film z Eleksa. Trzymajcie się i cześć!